David Hasselhoff. W filmie Nick Fury. W pozostałych rolach. Baza Świętej Trójcy. Sekcja kriogeniczna. Baron Wolfgang von Strucker. Komora trzecia. Odmrażanie. Muzyka. Zdjęcia. Hydra 1, zbliżam się. Spotkanie według planu. Scenariusz. Reżyseria. Fajną mamy robotę. Pilnowanie zwłok. Baron Wolfgang von Strucker. Ostatni z wielkich przestępców. My nie zadajemy pytań. Korytarz pierwszy. Zabezpieczenia zdjęte. Von ze Świętej Trójcy. Zdjąłem zabezpieczenia. Tu Hydra 3. Za mną. Najpierw rock, a potem roll.
Niku, załatw ją. Urocze. Ostatnie słowo to Nick. Yukon. Pułkowniku Fury. Agent Alex Pierce. Z przyjemnością informuję, że wraca pan do pracy. Ma się pan zameldować na pokładzie. Natychmiast. Możesz powiedzieć panom, starczy, żeby się wypchali. Wywalili mnie 5 lat temu. Nie powiedzieli ci o tym? Rozkaz wydał prezydent. Prezydent. Nieważne. Siadaj w to urządzonko i znikaj. Przyjemnie posłuchać, jak go pieprzasz. I ciebie przysłali? Hrabinę? Valentino de Allegra Fontaine. Zawsze byłaś wygadana. Nie daj się nabrać na błękitną krew. Val to twarda sztuka. Kopę lat. Ciebie czas oszczędza. Jesteś potrzebny. Wolę zostać tutaj. Hydra zaczęła działać. Zabiłem von Struckera. Wczoraj agenci Hydry wykradli z bazy Świętej Trójcy ciało von Struckera. Zabili Kleja. Cholera. Hydra przesłała ci wiadomość. Zrozumiałem. Powracają niemiłe wspomnienia?
Zawsze, kiedy patrzę w lustro, straciłem oko przez tego szaleńca. Praca z panem pułkownikiem to ogromny zaszczyt. Długo służysz? To moje pierwsze zadanie. Wysłali najlepszego. Akademię ukończyłem z pierwszą lokatą. Jestem instruktorem wspinaczki wysokogórskiej. Z wyróżnieniem ukończyłem kurs saperski. A haftować umiesz? Słucham? Haftować. Spokojnie, to taki żart. Tu łowcy, zbliżamy się do strefy ograniczonego ruchu powietrznego. Tu baza. Otwieramy tarczę. Witamy w bazie Międzynarodowej Grupy Zwalczania Terroryzmu. Na pokładzie nie wolno palić. Głośniej, mam zatkane uszy, to pewnie wysokość. Czemu stoimy? To nowe zabezpieczenie. Absolutnie niezawodne. Ekstra. Czemu stoimy? Znalazłem dane pasażera. To pułkownik Fury, Nicholas Joseph. Uprawnienia Alfa. Identyfikacja siatkówki. Błąd. Brak obrazu drugiego oka. Mam jedno. Zawiesił się. Wykryto ogień. Ewakuacja. Sterowanie ręczne. Mój kod. 0094. Pierce. Coś się zacięło. Kogo ja widzę? Timothy Dugin. Jeszcze cię szlak nie trafił? Nick, szkoda, że spotykamy się z takiej okazji. Pierce'a już znasz. Kate? To Kate Neville. Myśli pan o Clayu? O tym, że się nie pożegnaliście. Kieruję sekcją parapsychiczną. Czytasz w myślach? Rozpoznaję je. Wrodzone zdolności. Plus implanty. O czym myślę? Każdy zgadnie. Trochę się zmieniło. A tego jacy diabli przynieśli? Właśnie, to nowy dyrektor tarczy. Spada w górę? Znów się spotykamy. Nie dziwię się, tacy jak ty zawsze lądują na czterech łapach. Nie zmieniłeś się. Wyjaśnijmy jedno. Tarcza to międzynarodowa grupa specjalna, a nie twoja prywatna armia. Przepraszam. Pilnuj się, bo znowu cię wywalę. Świat się zmienił, odkąd zamieszkałeś w dziczy. Wolni strzelcy nie są już potrzebni. Gdyby naprawdę się zmienił, nie byłoby mnie tutaj.
Zgaś cygaro. Syn marnotrawny powrócił. Co u ciebie? Obleci. Gdzie moja nowa zabawka? Po kalibracji? Tak. Spójrz. Może ci się przydać. Pistolet elektryczny, 200 amperów. Tylko ty możesz go użyć. Jeśli ktoś inny spróbuje, nie wychodź bez niego. Pokażę ci coś jeszcze. Proszę podpisać. Co to? Regulamin. Formularz W4. Dziękuję. I formularz podatkowy. Kadry twierdzą, że ważny. Proszę. Teraz światem rządzą dupki w zarękawkach. A to co? Prototyp tak zwanego dublera. Rozbieralny dla łatwiejszego transportu. Przystojniaczek. Ma twoje wspomnienia i odruchy. Gada i porusza się tak jak ty. Nie wiem, czy gratulować, czy go stłuc. Wyłącz to. Proszę panów na mostek. Idziemy. Ogarnij się. Clay Quarterman miał szkła kontaktowe z mikrokamerami. Na dole ekranu masz wykresy funkcji życiowych. Chcesz to zobaczyć? Nicku, załatw ją. Urocze. Ostatnie słowo to Nick. Chodzi o Nicka Fury. Jestem pewna, że pan pułkownik to ogląda. Zapewniam, że śmierć pańskiego przyjaciela to początek mojej zemsty. Kto to? Andrea von Strucker. Potwór miał córkę? I syna, jej brata Wernera. Zdołali zjednoczyć rozbitą po śmierci ojca Hydrę. Chcą kierować wszystkimi organizacjami terrorystycznymi na świecie. Przepraszam. Rozumiem, że córka chce pomścić ojca, ale po co wykradać jego ciało? Maska śmierci. Co? Wirus wyhodowany przez nazistowskiego biochemika Arnima Zolę. Maska śmierci. To adekwatna nazwa. Twarze umierających wykrzywia okropny grymas. To ostatnia broń Hitlera. 10 lat temu von Strucker chciał, używając jej, zbudować czwartą Rzeszę. Clay i Nick dopadli go w laboratorium. Alianci ustalili, że wirusa trzeba zniszczyć. Jest szczepionka? Nie. Wirus jest zjadliwy. O wiele groźniejszy niż Ebola. Został zniszczony?
ocalał w DNA von Struckera. Może być uwolniony. Hydra może tego dokonać? Z pomocą doktora Zoli. Żyje? Po 30 latach w Spandau wyszedł i zniknął. 6 tygodni temu Interpol zgarnął Zola. Szukają go wszyscy agenci Hydry. Trzymamy doktora w Berlinie. Co tu jeszcze robimy? W drogę. Sztab Hydry. Śpij, ojcze. Śnij. Dzieci cię nie zawiodą. Już czas. Komendanci czekają. Chodź. Witam. Wie pani, która tu godzina? Spałem. Mam nadzieję, że to coś ważnego. Za chwilę sam będzie pan mógł ocenić. Panowie, ojciec ufał wam. A ja wami gardzę. Jak pani śmie? Milcz. Co zostało z najpotężniejszej organizacji terrorystycznej na świecie? Jesteście jak psy żebrzące o resztki ze stołu. Dość tego. Hydra była rozbita, słaba, podzielona na frakcje. To się zmieni. Już wkrótce będziemy dysponować najpotężniejszą bronią w historii ludzkości. Marzenie mojego ojca, marzenie o nowym świecie, spełni się. Kto to? Ośmielił się kwestionować moje rozkazy. Na pewno poznajecie szefa naszej londyńskiej sekcji. Był potężny i, jak sądził, niepokonany. Jeśli ktoś jeszcze chce kwestionować moje decyzje, niech przemówi teraz. Wszystkich was powołuję pod broń. Służymy anarchii. Czas już, by cały świat ogarnął lęk. Zrozumieli? Chyba tak. Trzeba ich trzymać krótko. Wybrałaś już pierwszy cel? Tak. To wyspa w pobliżu Nowego Jorku. Wyspa? Manhattan. Wernerze, czy po śmierci 8 milionów Amerykanów świat zechce nas słuchać? Berlin. Gdzie jest? Zjawi się. Ma 5 minut. Po co nam ona? Interpol chce, by Kate zajrzała w jego myśli.
Nie lubię tego miasta. Dobrze się bawiliśmy. My? Może ty. I Clay. Nie dało się z wami pracować. Czułam się niepotrzebna. Chciałam piękno ocalić, lecz uległam śmierci. Nie ma władzy nad tymi, co prawdzie służą. Pułkowniku? Hrabino? Inspektor Ransiter, Interpol. Coś nie tak? Prawda to siostra piękna. Na cóż nam więcej wiedzieć? To fragment hasła? Nie, cytat. Kto to? Agent Hydry. Chodźmy, będą go szukać. Gdzie kryjówka? Tędy. Trzeba zejść pod ziemię. Są. Biegiem. Pasy zapięte. Stoliki podniesione. Naprzód. Przestraszona? Raczej zaintrygowana. To mój debiut. Żeby tylko ścian nie pomylić. Doktor czeka. Doktor Zola. Znów się spotykamy. Nie macie prawa mnie trzymać. Co wiesz o masce śmierci? To była wspaniała broń. Rozmawiałeś z agentami Hydry? Ile potrwa wyhodowanie wirusa z DNA von Struckera? Mnie tylko parę godzin. Rozmawiałeś z Hydrą? Tego nie powiem. Jesteś gotowa? Ciepłe dłonie. Jak miło. Coś jej zrobił. Zabierzcie go. Nie znam tak złego człowieka. Odczytała pani coś? Nie. W jego mózgu ktoś zastawił na mnie posthipnotyczną pułapkę. Andrea, doktor mówił prawdę? Tak. Niestety. Trzeba go stąd zabrać. Podwójcie strażę. Zajmę się tym. Pułkowniku. Jestem przekonana, że agent Hydry jest w waszej kryjówce. Musimy porozmawiać. To naprawdę pilne. Łącz z Duginem.
Zaraz wrócę. Jestem tutaj. O co chodzi? O to, byśmy nareszcie byli sami. Co mówią o panu kobiety? Moja matka czy były żony? Podobam się panu? Zostawmy ten temat na później. W kryjówce jest agent? Kto nim jest? Ja. 20 tysięcy voltów. Słucha mnie pan? Po raz ostatni pocałował pan kobietę, pułkowniku. Co mi zrobiłaś? To był pocałunek śmierci. Ty? Miłych snów. Umiem nie tylko zabijać, ale i całować. Przytomnieje. W porządku? Miałeś kartę z napisem? Ważny jest pierwszy pocałunek. Żmija. Co się stało? Ukąsiła mnie. Zaatakowali kryjówkę. Zaprowadziliśmy ich do Zoli. Nabrali nas. Co stało się z prawdziwą inspektor Runciter? Agenci Hydry nabili nas w butelkę. Fury, Nicholas. Podane odtrutki nie poskutkowały. Czuję się dobrze. Wypuśćcie mnie stąd. Badanie wykazało, że zostałeś zatruty syntetycznym alkaloidem. Możesz mieć anafilaksję, trudności z oddychaniem, a potem... Śmiało. Powiedz to. Umrę. Reasumując, trucizna niszczy dendryty, czyli wypustki prowadzące do komórek nerwowych. To ja? Kolumbijskiej żaby drzewnej, wyjątkowo jadowitej. Nie mamy surowicy. Przykro mi. Wspaniale. Ile czasu mi zostało? Około 48 godzin od zatrucia. Zmarnowaliśmy 7 godzin. Kiedy pojawią się symptomy? Już są. Masz podwyższoną temperaturę. Będzie rosnąć. Zaczną się kłopoty z koordynacją. Wypuść mnie! Słyszysz? Nie lekceważ tego. Ależ skąd? Co można zrobić? Jest szansa. Nikła. Nie pierwszy raz w mojej karierze. Tamta cię pocałowała? Tak. Na nią trucizna nie działała. Syntetyzowano ją tak, by jej nie atakowała. Co? Gdybyśmy mieli próbkę jej krwi, to może dałoby się syntetyzować serum. Lecę. Nie. Zostaniesz w izbie chorych. Wysiłek fizyczny pogorszy sytuację.
Nie zamierzam ostatnich godzin życia spędzać na szpitalnym łóżku. Zdobędę krew tej wampirzycy. Przykro mi, że nam nie wyszło. Nie za wcześnie na gałązkę oliwną? Chcę, byśmy się pogodzili. Val. To, co było, to już historia. Zapomnij. Ja zapomniałem. Nie wierzę. Dobrze mnie znasz. Co mam powiedzieć? Że wszystko działo się zbyt szybko? Że był Clay? Że uciekłam? Do łóżka innego. Twoja szkoła. Chętnie pogadałbym, ale mamy robotę. Wezwij wszystkich na mostek. Poradzisz sobie? Jasne. Wiesz? Myślałam, że choć trochę się zmieniłeś. Ale Pinser ma rację. Jesteś takim palantem jak 5 lat temu. Gdzie Fury? Już idzie. Jak mógł pozwolić, by porwali Zolę? Ma poważniejsze kłopoty. Nie pytałem pani o zdanie. Fury? To prawda? Spieprzyłeś sprawę? Odsunąć się. Zwracam się do dyrektora Jacka Pincera. Manhattan zostanie skażony maską śmierci. Do jutra, do 18:00 czasu Greenwich, macie zebrać $1 miliard. Powiemy, gdzie je dostarczyć. Jeśli spróbujecie ewakuować Manhattan, uderzymy natychmiast. Nie żartujemy. W ciągu najbliższych godzin zobaczycie, jak działa wirus. Jesteście bezbronni. Żadna tarcza nie osłoni przed ciosem hydry. Ugasić. O 14:00 odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego. Jak tamten się tu dostał? Fury? Skąd wiedziałeś, do kogo strzelać? Nie wiedziałem. Hydra nas załatwiła. To wszystko przez ciebie. Pinser poprosił prezydenta o rozmowę. Przyda się, każda pomoc. Wiemy, co żmija miała na myśli. Inspektor Runciter trafiła do szpitala, zarażona maską śmierci.
przywieźli ją. Prezydent na jedynce. Zaczyna się zabawa. Dobrze, że pan wrócił. Też się cieszę. Groźba realna? Tak. Akcję w Berlinie spartaczoną. Gabe Jones, zastępca dyrektora. Chcę o czymś uprzedzić. O sprawie nie może się dowiedzieć opinia publiczna. Nie może być przecieków. Rozumiem. Co państwo zamierzają? Musimy znaleźć bazę Hydry. Zbombardujemy ją. Terroryzm trzeba zwalczać siłą. Zobaczą, że nadlatujemy. Co pan proponuje? Rozdzielmy siły. Jedna grupa niech szuka wirusa. Jak? Trzeba zamknąć obszar powietrzny Nowego Jorku. Będzie transportowany drogą lądową, samochodem, mającym bogate wyposażenie elektroniczne. Transport musi się odbywać w określonych warunkach, w temperaturze minus 10, minus 15 stopni Celsjusza. W wozie musi być chłodnia. A jeżeli nie uda się namierzyć ładunków? Jeśli znajdziemy bazę, uderzymy od wewnątrz. Andrea jest ostrożna. Na pewno może z bazy rozbroić ładunki. Oby miał pan rację. Czekam na wieści. Modlimy się. Macie meldować o wszystkich waszych pomysłach. Jasne? Dokonałam analizy głosu żmii. Nawet jeśli dostanie okup, wypuści wirus. Wiem, nie zamierzam o tym meldować prezydentowi. Dobrze się pan czuje? Tak między nami. Trucizna żmii zaczyna działać. Zależy jej na panu. To widać. Może zginąć 8 milionów ludzi. Nie w głowie mi, Amory. Mnie trudno okłamać. Co masz? Zbadałem to, co zostało z Androida. Bardzo łatwo ustalić, skąd pochodzą elektroniczne podzespoły. Płyta główna była w laptopie sprzedanym na Unimac. Gdzie to jest? To jedna z wysp Aleutskich. Jeszcze jedno. Ultimatum upływa o 18 czasu Greenwich. Czemu taki podała Andrea, a nie czas nowojorski? Myślę, że ich kryjówka nie jest na wschodnim wybrzeżu. Niewiele tego. Val, przeszukaj Manhattan. Znajdź wirusa. Dobra. Timothy zostaje. Pierce leci ze mną. Start za 10 minut. Dobra. Ale Uty to ogromny obszar. Zawęźmy teren poszukiwań. Nie ma czasu. Żmija odezwie się do kogoś w Nowym Jorku. Pewnie do brata. Namierzcie ją. Powinienem być w pobliżu. Weto. Nie jesteś w formie.
Masz tylko mnie. Nie próbuj podskakiwać. To poważne zadanie, a nie vendetta. Może Pinser ma rację. Nie tylko ty możesz zginąć. Naprawdę czujesz się dobrze? Nie. Ale kto ma polecieć? Dubler? Maskowanie włączone. Nie namierzą nas. Dobra. Mamy coś? Zwiad przeszukuje zadany obszar. Bez skutku. Zejdźmy niżej. Fury, co pan wyrabia? Proszę natychmiast wracać do bazy. Mówisz do trupa. Mnie wszystko jedno. Ale pozostały mnie. Pierce. Agentko Neville, wracajcie do bazy. Co wy na to? Wracacie? Przykro mi, ale nawaliły mi słuchawki. Nie słyszę. Zobaczymy się po akcji. Jeśli rozłączysz. Dziękuję, zrewanżuję się wam na gwiazdkę. Jeśli jej dożyjemy. Daj następny namiar. Chyba coś mam. Współrzędne? Namierzamy obiekt. Dobra. 8,4B, 6D. Stoi. Alpha Team, this is Chief Surgeon. The truck appears to have two operatives in the rear. W wozie są dwaj agenci. Move in. Naprzód. Carefully. Ostrożnie. Wait. Czekaj. Teraz. What is it? What's happening? Co jest? It's a decoy. To zmyłka. The real virus. Nie mamy wozu z wirusem. W porządku? Tak. Pierce? Masz coś? Nie. Przez pana byle co starczy. Proszę powiedzieć. Czemu pan odszedł? Nie odszedłem. Kiedy podniesiono żelazną kurtynę, stałem się niepotrzebny. Nie jestem dyplomatą. Skreślili mnie. Zmieniły się prawa. Ja nie uznaję żadnych praw. Tu gniazdo. Nadawaj. Przechwyciliśmy komunikat. Mówiła żmija. Jesteście blisko nadajnika. Bingo. Jesteśmy nad celem. Odpalili dwa pociski przeciwlotnicze.
Są daleko? Blisko. Uderzą za 20 sekund. Musimy zejść niżej. Trzymajcie się. Zbliżają się. Katapultowanie? 15 sekund. Katapultowanie? Tak, bierzcie sprzęt. Sprzęt! Straciliśmy kontakt z Nickiem. Zestrzelili ich. Wiedziałem, że zawali. Może coś nawaliło. Może jest burza. Może. Ale nie możemy liczyć, że Nick zajmie kryjówkę Hydry. Co powiesz, Val? Nic, na razie. Tu pielęgniarka. Słucham. Sprawdziliśmy wszystkie pojazdy i nic. Tracimy czas. Zaczekaj. Mamy jeszcze jeden wóz. Oddala się od Manhattanu. Daj współrzędne. Musimy próbować. 6A, 14C. Melduj, gdy go zobaczycie. Masz? Tak. Wypakować sprzęt. Sprawdźcie broń. A teraz im dokopiemy. Namierzyłaś podejrzany pojazd? Widzę go. Oddala się od miasta. Z tyłu jest agregat chłodniczy i 5 pasażerów. Wygląda jak śmieciarka. Dojeżdżamy. Kiedy będziemy na miejscu, nawiążę łączność z wyspą. Spytaj, czy przelali forsę. Przyślą po nas śmigłowiec. Bez sensu, jeżdżą w kółko. Odwołaj ich. Dobrze znam ten teren i układ wiatrów. Jeśli ładunki wybuchną, maska śmierci skazi Jersey, Pensylwanię i większą część Ohio. Chce pan tłumaczyć, czemu skazał pan na śmierć 40 milionów ludzi? Chyba nie. Proszę się więc zamknąć i nie przeszkadzać. Lasery.
Pójdę. Wystarczy cios w splot ramienny. Szkolenie zabójców ukończyłem z pierwszą lokatą. Dam radę. Cholera. Bloody hell. Psiakę. Sorry. Wybacz. Mądrzejszego podejrzewałbym o zdradę. Zaraz. Też to czuję. Coś tu nie gra. Co? Za łatwo idzie. Naprzód. Spodobał ci się pocałunek? I dopiero teraz się zjawiasz? Powiedz, jeśli dostaniesz okup, wypuścisz wirusy? Jasne. Przekażę posłanie mojego ojca. Poświęcisz brata? Wernera? Jest spisany na straty. To niewielka cena za wywołanie rewolucji. Jakiej rewolucji? Świat stoi przed wielką szansą. Mocarstwa drżą. Wszyscy modlą się o wybawienie. Lecz ono nie nadejdzie. Tańczyłem na grobie twojego ojca. I na twoim zatańczę, kwiatuszku. Powiedz, macie dobrych dentystów? Zabij! Nie! Fury już nie żyje. Z nimi poigramy później. Ty weź kobietę. A ja zajmę się tym przystojniakiem. Przeszukać ich. Sumiennie. Są czyści. Naprawdę? Przepaska. Co za podejrzliwość. Paskudna cecha. Nic dziwnego, że cię nie lubią. Elektroniczny wytrych. Znalazł się. A myślałem, że zgubiłem. Nudzisz mnie. Zamknąć ich. Wszystko sprawdzone? Działa? Niedługo wyślemy sygnał. Naprawdę niedługo. To tu.
Proszę chwilę odpocząć. Nie powinna była mnie tu wsadzać. Spadła mi temperatura. Pułkowniku, chciałem przeprosić za wszystko. Zachowałem się głupio. Jeśli uda się nam przetrwać misję, pójdę pod kapelusz. Nie graj męczennika. Szybko się uczysz. Będą z ciebie ludzie. Mam ich. Journey's End. Opuszczona stocznia. Jest jedno wyjście, ale wirusy są w głowicach pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. W Manhattan trafią. Jeszcze 30 minut. Trzeba działać. Tu chirurg. Zajmijcie pozycje wyjściowe. Nie powinniśmy poczekać na drugi zespół? Val nie ma z nimi kontaktu. Może stracili transport. Odpali. Staramy się ich znaleźć. To, że Nick milczy, nie znaczy, że zginął. Operować trzeba natychmiast. Przygotowujcie się. Obiekt nie zakończył przygotowań. Zaczekajmy kilka minut. Co on robi? Znacie przysłowie: najważniejsze to dobre oko? To mi się znudziło. Spokojnie. To plastik. A w środku mała niespodzianeczka. To znaczy? Kierunkowy ładunek wybuchowy. Kryć się. Prezydent prosi o raport. Co mu powiedzieć? Że namierzyliśmy ich rozmowy. Że wiemy, gdzie są rakiety. I żeby się modlił.
20 minut. Nie możemy czekać. Ruszajcie. Zagłuszać ich w częstotliwości zaczniemy za 90 sekund. Val, słyszysz? Odezwij się. Słyszę. Musisz? Nie strzelisz. Zginie miasto. Jeżeli chybię. Operacja zakończona. Stan pacjenta stabilny. Ma pan gorączkę. Za 20 minut kończy się ultimatum. Ruszcie się. Nie. Wirus Andrei działa. To rozkaz. Wiedziałeś, co ryzykujemy. To rozkaz. Biegiem. Idziemy. Komendę wyśle siostra Wernera, modemem. To 5 losowo wybranych cyfr. Jakich? Są zakodowane. Tylko żmija je zna. Wyciągnę wtyczkę. Nie. Zabezpieczenie. Słyszałeś? Głośno i wyraźnie. Czekam na jakiś pomysł. Na kod odwołujący. Nic nie dotykajcie. Pracujemy nad tym. A Nick? Milczy. Wszystkie kanały są martwe. My też. I większość Nowojorczyków. Miło, że przy okazji wykończymy Nicka. Robisz się sentymentalny. Za chwilę zamelduje się Manhattan. Co będzie z twoim bratem? Werner wierzy, że przyśle po niego śmigłowiec. I że to on odpali rakiety. Jesteś bezwzględna, tak jak twój ojciec. Chciałabym. Szkoda, że jego tutaj nie ma.
nie należy lekceważyć starców. Nie radzę. Może nie licho kopnąć. Masz mnie za głupca? O co pan pytał? Wybuch za 10 minut. Nick, spóźniłeś się. Którędy? Muszę się skupić. Jak ci pomóc? Tędy. Zemściłam się. Ile masz nabojów? Kilka. Panie pułkowniku, jakże to? Nie będzie ciętej riposty? Zemściłam się. Co pan na to? Coś kiepska ta twoja zemsta. Zabiłam cię. Nie mnie, tylko dublera. Użyteczny, prawda? Chodziłem na samoobronę. Pocieszające. Zamykaj. Mam wprawę. To mój dubler. Mas jestem. Pierce, łącz mnie z Nowym Jorkiem. Sprzęt jest tutaj. Otaczają nas. Spokojnie. Paskudniejszy niż pamiętam. I strasznie sztywny. Łapiesz? Sztywny. Trzecią rzeszę zgubił brak poczucia humoru. Wybuch za 5 minut. Hydra wzywa tarczę w Nowym Jorku. Słyszycie mnie? Bogu dzięki, żyjesz. Zmartwychwstałem. Spokój. Wiedziałem, że dasz radę. Odliczanie w toku. Wiem. Nie mamy kodu, by je przerwać. Tu Pierce. Pracujemy nad tym. Słyszałaś. Niezbyt wyraźnie. Poszalałeś, jeśli myślisz, że zdradzę kod. Kate. Kate, cyfry. Musisz wejść głęboko. Uda ci się.
Dwie minuty. Mamy tylko ciebie. Muszę mieć te cyfry. Trzy. Dasz radę. Siedem. Dziewięć. Zero. Głębiej. Uda ci się na pewno. To szóstka. Trzy, siedem, dziewięć, zero, sześć. Masz? Nie. Ostatnia jest dziewiątka. Jesteś pewna? Chyba. Chyba? Dziewięć czy sześć? Decyduj. Dziewięć. Sześć. Sytuacja opanowana. Żyjemy. Wiedziałem. Akurat. Wygrywamy 1-0. Zabieramy staruszka i spadamy. Nie martw się. Powinien się martwić. Szczęście odwróciło się od ciebie. Za drzwiami jest 100 moich ludzi. Nie masz szans. Naprawdę? Jak skurcze? Nasilają się? Tak. Po jakim czasie lekarstwo zadziała? Kiedy komputer zrobi analizę. Spotkamy się w piekle. Na lunchu. Co za kobieta. Nie stać mnie na nią. A to co? Odliczanie trwa. Val, słyszysz mnie? Co się dzieje? Pryśnie aż do Chin. Powinno być dobrze. Za chwilę twój organizm przyjmie serum. Dzięki.
Niewiele brakowało. Ważne, by milimetr został. Nie wypadliśmy z gry. Możesz kiepsko się czuć i mieć kłopoty z koordynacją. Fury! Będą gratulacje? Nie zapomniałem, ile nabroiłeś. Staniesz przed sądem. Jasne, za co? Niesubordynację, podżeganie do buntu, używanie pojazdu bez zezwolenia. I jeszcze coś. Ciężkie uszkodzenie ciała. Nie najgorzej z tą koordynacją. Panie dyrektorze, mogę? Jak spokojnie. O czym myślisz? Hydra. I tarcza. Gdyby nie jedna, druga nie miałaby racji bytu. Chcę ci coś powiedzieć. Słucham. Otóż... Być może po rozstaniu z tarczą straciłem nie tylko pracę. Może dopiero teraz to zrozumiałem. To brzmi jak przeprosiny. Nie przesadzaj. Z przyjemnością patrzę, jak się męczysz. Zaraz się rozpłaczę. Od dawna podglądasz? Wystarczy. Hydra przez lata się nie pozbiera. Co z tego? Andrea jest na wolności. Von Strucker znikł. Może być groźny? Wojna się nie skończyła. Kiedy zniszczymy Hydrę, powstanie inna organizacja. Andrea nie jest wyjątkiem. Mam coś dla ciebie. Na powitanie. Kubańskie. Przecież to kontrabanda. Nic nie widziałem. Wyjdziesz na ludzi. Zapalisz? Próbuję rzucić. Wystarczy, że Hydra chce mnie zabić. Po co im pomagać? Nie poznaję cię. Myślałam, że cię stracę. Byłem w piekle. Widziałem twarz bestii. I wróciłem. Tej nocy świat zadrży. Nasza praca dopiero się zaczęła. Opracowanie wersji polskiej Wojciech Graf. Czytał Piotr Borowiec.